Wydaje mi się, że cieszę się, że szedł tutaj na taką rolę drugich skrzypiec granych, ale jednocześnie bardzo dobrze się w nim spisuje. Ale popatrz teraz, Szlatan oraz reszta naszej paczki będą atakować. No właśnie, walka o krawacz, też o pierwszą krew. Rzucamy się na Nuxa, ten bardzo mało HP, splash! Kompletnie zirytowany tutaj nie trafił, ale niestety w odpowiedzi tracimy Szlatana. Zamieszanie również przy środkowej linii, tam solo killuje nas Zoe. Zaraz gorzej to wygląda, bo Lurox idzie do przodu, tych obrażeń również dokłada Jean. Poki Style ratowany przez Stand Behind Me. Braum utrzymał nas tu w ostatniej strony chwili. Tutaj Ashki. A, nie jest dostępny, czwarty poziom. Nie, dobra, nie ma co. Summoner na cooldownie bym odpuścił. Możemy tak się pobawić. Poszukać. Może jakiegoś smite. Ha! Świetnie, Lucian! Kradniemy to! Okej, okay, zero konsekwencji! Nie wiem, czy jestem bardziej zdumiony. Podejście pod górną aleję. Trudno będzie zaciukać takiego mięsistego Sajona. Nie no, jak Ibo tutaj zrobi dobrą... O-o. Już palimy flasza, to dobry start. I co więcej, będziemy chcieli pójść za tym dalej. Pamiętajmy, że Matisow może tu doultować. Tych obrażeń jest więcej, niż bym przypuszczał. Lecz teraz musimy się ewakuować. Pamiętajmy, Szlatan ma ulti. Wydaje mi się, że też nabrali dystansu. Są bezpieczni. Po raz kolejny w zaparte będzie podchodził pod górną aleję. Tym razem Sleeping bez błysku, jednak z dostępnym ultimate'em. Ale Szalkę w prezencie dostanie tego smoka. Tym razem nie ma Szlatana, który go skradnie. Ale może skradnie. Kolejne życie top lanera ze strony Szalkę. Evolution. I czy to będzie dive'owanie, czy po prostu aktywowanie Heralda? O! Odpowiedź jest szybka i dostarcza nam ją Tercet z kick Neoserf. Sleeping będzie gonił za Szlatanem, tutaj Matisow szybko mu sprowadzi go do parteru. Złota niekoniecznie, teraz jednak Ibo ma na dolnej alei, oni będą w sporych talapach. Ibo tepuje, to jest najważniejsze, czy Mystic kupi dość czasu, schował się, jest stopucz! I teraz Marcin Lebuda, on lubi robić solo kille, może być też Ornn, jest też tu Matisław! Jego obecność, czy da nam tutaj skrzydła w wiatr? Molurox na razie grozi nam wejściem, Sertus trochę obrażeń, lecz cofamy się przede wszystkim pod wieżę. To jest walka, której raczej unikniemy i to jest najważniejsze, to był główny cel. A to, że z niej znaleźliśmy zabójstw, bez większego problemu. Popatrz, co robi Szlatan, on dawno aktywował tego Heralda na topie i zgarnie aż dwie wieże. Kik odpowiedziało teleportacjami na bota, udało wszystkim się przeżyć, chociaż Ibo trochę wchodzi, sam nadstawił głowę i topór Katowski go trafił. Teraz do tego jeszcze mamy zagrywane kurtynę ze strony Gina. On nie wyeliminuje, ale aj, zrobi aj, aj. To, nie zrobi tego Sertus. Prawda, Mystic się nie dopali. O, ja cię kręcę, kick tutaj balansuje na ostrzu. Tutaj będzie na pewno miłym bonusem, miłym sterydem, ale nic więcej. No, Galio ma ulti. Aż pięciu zawodników zainwestowało na dolną aleję. Teraz co zrobić? Galio? Samo. Nie był potrzebny, przepraszam. Ale popatrz. Biegnie tutaj Sion, Mateusz. To daleko poleciał tutaj pod wieżą, będziemy się bronić. Sleeping może na tym się skończyć. Wow, mamy z tego fraga. Ależ odwracamy to wszystko. W tym momencie Heralda bierze też Szlatan, aha, a Mida puszuje Ibo. Najważniejsze jest to, co się dzieje i na drugim. Fajtową moc kajtującego strzelca i myślę, że ta prędkość ataku, te spowolnienia, które wypruwa Asze, może się przydać. Teraz takie łapanki szukamy, ta kotwica nie zadziałała i seria podrzutów gargol aktywowany. Nautilus jest wytrzymały, czy przetrwa to? Nie! Mamy salwę od Łukasza Zygmunciaka. I co więcej, idziemy do przodu. Ibo coraz odważniej. I tutaj ucieczką Sleeping się gdzieś wykaraskał, ale najważniejsze jest to, przyjęliśmy kontrolę, przewaga liczebna, dajwujemy pod Mida, nie wiem, czy to jest dobra decyzja, może lepiej zejść na smoka, awaryjnie aktywowany Lamprey Spite, ale sytuacja mi się nie podoba, teraz to Jean strzela, Mystic blokuje jeden strzał tarczą, ktoś musi go osłonić, robi to Szlatan, dziękuję przytomnie, Sertus jeszcze szeka czegokolwiek flaszem, ale wydaje mi się, że oddaliśmy dużo... W smoku oceanicznym, on już trochę wyleczył Ibo, trochę Mystica, no ale nie wiem, czy wystarczająco, będą zdążą, podchodzić. Zdążą. Chyba wydaje mi się, że tak, Lurox nawet nie zajrzy ze smajtem, jest drugi smok dla nas. Co więcej, na plecy będzie wchodził Matisław i proszę bardzo, jaki wjazd, przytrzymuje dwóch, Szlatan wykończy Luroxa, inaczej też żegna się z życiem. Z prawej strony również zabójstwo, co się wyprawia, double kill dla Luciana, Sion również szczezł, mamy na Szora. I to było super zagranie od Kiko, oni chyba chcieli właśnie na przeciwnika zasadzić taką pułapkę, wyjść tego smoka, może go ukraść, no i Matisław wtedy na plecy. Mamy dwie eliminacje dla nas, nawet trzy i w tym momencie nie dość, że smok, to potencjalnie jeszcze Baron. Nie musimy uważać, Matisław dobrze rozumie. Zoe jest niesamowicie uprzykrzająca, kiedy robisz tego na Szora. Pusza te wszystkie skillshoty, nie można jej zignorować. I przede wszystkim tutaj, razem w duecie ze Szlatanem, wyprawia się na rywala, ten aktywuje zegarek, lecz to bez znaczenia, bo eliminacje lądują dla Poki Style'a. Albo i dla Szlatana, ten oczywiście na Asze asystuje. I sytuacja nam się pięknie wykrystalizowała. 10 zabójstw, 4000 przewagi, ale przede wszystkim Baron na Szor.
decyzyjność i wykonanie tego wszystkiego. Panowie, czapki z głów dla was. Chociaż teraz Szlatan może trochę przesadził, może za wcześnie go pochwaliłem. Może warto tu walczyć, bo jest ultimate ze strony Horna. Lurok już stąd się wynosi i Sleeping full HP tylko przez 3 sekundy. Teraz są kille dla Pokistyla. Lecz walka będzie kontynuowana. Gdzieś czai się Inax. Ulti od Gina jest dostępna, ale rywale mają zbyt dużą przewagę liczebną. Jeżeli jestem w stanie poczekać, jeżeli jestem w stanie wykorzystać to wzmocnienie baronowe, które następnie przekuje w dodatkowe sztuki złota i jeden z dwóch moich carry osiągnie ten moment siły, no to nie ma problemu. Nadal wydaje mi się, że Szlatan powinien zbudować Guardian Angela z tego BF-a. No ale kto wie, może się pokusi o tego Infinity Edge. No pamiętajmy, że Hurricane daje wsparcie, jeśli chodzi o szanse na trafienie krytyczne. Absolutnie, że tak. Strzała. Ulti Orna. Oj, Nux! Spędził większość tego teamfightu w powietrzu! Grawitacji to ten chłopak nie doświadczył. I co więcej, szturmem bierzemy wieżę na midzie. To wygląda jak czwarty win dla Kick. To wygląda jak wreszcie zagwarantowane playoffy. Junglerem trzy poziomy wyżej. Również, no powiedzmy, wybitna farma jak na junglera. W 30 już minucie. 226. Ta Kindred jest tłusta, jeśli chodzi o możliwości. I zobaczmy teraz, między innymi Szalkę w ogóle nie ma podejścia. Nawet Erki zbytnio nie są wciskane przez Kick Neo Surf. Leniwie wręcz wchodzą do bazy rywala i zgarniają eliminację za eliminacją. Strzała ląduje na Inaxie i ten wie, co powoli się gotuje. Szalkę będą modlili się o cud, o pomoc ze strony Polaków. Polacy dla nich muszą pokonać LDLC, żeby mieli dogrywkę o wyjście z European Masters. Ale teraz tym właśnie samym Niemcom sprzedajemy łupnia. Poniżej 30 minuty gra. Kick Neo Surf są w diabelskiej formie. I tu nie chodziło o zwycięstwo, tu chodziło o wysłanie wiadomości.